Siemanko wszystkim na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie bardzo znane wam petardy FP3. I za owe petardy FP3 trzeba zapłacić około od 9 do 11 zł. Dziękuję za danie mi tych petard do testu, abym mógł je przetestować. A kto mi dał? Hurtownia Fire Factory. Także zapraszam do tego sklepu. Sklepy mają internetowy, jak i mają stacjonarny hurtownie. Także link będzie w opisie. Możecie kupować przez stronę internetową. Możecie także kupować w hurtowni. Także przedstawmy sobie może teraz gramaturę. Gramatura owych petard wynosi, gdzie to jest? Tu było na boku. 42 gramy. Certyfikacik CE posiadają. Piktogram, że bardzo głośne. I cóż mamy jeszcze? Może przejdźmy sobie teraz do rozpakowania. Owe petardy mamy zapakowane po 5 sztuk w ładnym takim opakowanku. Certyfikat CE posiadają. Kiedyś posiadały NWP. To była wtedy dobra pirotechnika. To były bardzo dobre petardy, jak kiedyś, jak miały NWP. Także przejdźmy. No, zapakowane są. Aha, nie powiedziałem jednej rzeczy, zaraz powiem. Tak wygląda jedna petarda. Certyfikat jest CE. Gramatury posiadają 2,1 grama. Zobaczmy sobie jeszcze korpusik. Powiem wam, że są twarde. Twarde. Nie mogę zdusić ich ręką. A, patrzyłem, co tam. Nie mogę ich zdusić. I teraz, co ma najważniejsze, bo nie tylko to, ale każda pirotechnika zmienia się z roku na rok. Czyli powiedzmy sobie, że mamy rok 2017 i pirotechnik i petardy FP3 w 2017 były kiszka. Były słabe. Ale w roku i miałem mniej mieszanki. A w roku 2019 mają na przykład 3 gramy. Tu akurat mają 2,1. I to są z 2012 bodajże, no bo nic innego nie znajduję. Nie chcę się wyoszczyć. Patrzę, czy nie idą, to sam na ścieżce stoję. Także, no, cóż mam powiedzieć. Przejdźmy może do testu, bo pewnie bardzo już czekacie, jesteście ciekawi, czy coś się poprawiło w sprawie tych FP3, czy też nie. I też muszę kończyć, bo już robi się coraz chłodniej. Dobra, lecimy do testu. Odległość to około 5 metrów, więc zobaczmy, czy to się coś polepszyło, czy nic się nie polepszyło. Niestety nie mam odniesienia do jak było kiedyś, także no po prostu zobaczcie, jak to wystrzeli. Zobaczcie sobie sami, jak wam to pokazać, 114,2. Powtórzmy sobie jeszcze raz.
Panie, trochę blisko mi się rzuciło. Sto trzynaście i siedem. Teraz sobie lećmy z naszym słynnym garnuszkiem. Mam nadzieję, że tylko nie będę musiał biegać po krzakach. Tu sobie ustawmy ją. Garnuszek. No i zobaczmy, jaką to ma siłę. Powiem wam, podbiło na 5-6 metrów. Gdzieś tak mogło być. Jak widzieliście, garnek podleciał na tak na 5-6 metrów podleciał. Kurde, ale się wystraszyłem. Bo w to by mi tam garnek się opuścił. No, także wracając do testu, decybelomierz, widzieliście, 114, 113 decybeli. Ustawiony miałem decybelomierz tutaj. Na tym miałem ustawiony decybelomierz. Wiem, że palcem się nie pokazuje. No, także na tym miałem ustawione decybelomierz. Kamery nie zdejmowałem, żeby było stabilniej. A my cóż, przejdźmy sobie może jeszcze teraz do wody. Mam nadzieję, że wodę gdzieś znajdę. Gdzieś musi być. Także cóż, przejdźmy sobie teraz do wody i na końcu będzie podsumowanko. Dobra, kochani, jestem przy wodzie. I teraz zrobimy sobie teścik właśnie na wodzie. Rzucimy sobie może ją tutaj. Także odpalamy i zobaczymy, jak to wypadnie. Chlup, 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 poszło na dno, zaświeciła i wybuchła. Zobaczcie sami, jakie bąble. Widzimy się w domu na podsumowaniu, ponieważ i wtedy sobie podsumujemy, bo zimno jest, zimno, zakładam kaptur, bo zimno. Także tam sobie podsumujemy na spokojnie, w ciepłym domku. Oczywiście będą podsumowania, aż mi ręka już boli, będą podsumowania jak kończymy test na dworze, będą podsumowania, ale to bardziej będzie już cieplutko, będzie, wiecie, milutko, to wtedy będziemy mogli robić sobie takie podsumowanka. Teraz jest zimno, także szybko, szybko i do domu podsumować wszystko, więc magicznym, dziwnym sposobem widzimy się w domku. Tak więc cóż, jestem już na miejscu w domku, w cieplutkim domku. No, dobra, podsumujmy petardy FP3. Petardy FP3 ile tam było decybeli? 113, 114? Bodajże. Mamy sztuk, nie wiem, czy mówiłem, ile mamy sztuk. Za 20 sztuk. No bo tu mamy piątkę, tu mamy piątkę, tu mamy piątkę. No dycha. No dwie dychy. Także oj, widzę, że kamera mi paruje. No. Ocenkę dla tych petard mogę dać takie piątka. Piątka może być, no. Jakby nie powiedział, że nawet czwórka. No dobra. Także jeśli wam odcineczek się spodobał, łapa w górę, subik mile widziany, dzwoneczek także i cóż, trzymajcie się do kolejnych odcinków, które będą niebawem z testu
bo Sylwester już coraz bliżej i wiele osób chce już coś sobie zakupić. Także cóż, z mojej strony to było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, mordeczki moje. I na razie.